Cześć wszystkim. Ja wiem, bardzo byście chcieli wszyscy, żeby taki odcinek powstał na miłośnikach, żeby trafił do serii Hit czy Kit, natomiast sam chyba jestem trochę sobie winien do tego, że wrzuciłem to jakiś czas temu na grupę i nagle otoczyło sieć. Po co powstała seria Hit czy Kit? Przede wszystkim po to, aby testować rzeczy, które wydają się absurdalne, ale mogą działać, czyli jak oszczędzić na przykład troszeczkę na paliwie, czy jak w tani sposób uzyskać moc. Natomiast pamiętajcie, nigdy w życiu nie ma nic za darmo, no ale to, co dzisiaj tutaj sobie chwilę pokomentujemy i obejrzymy, to już naprawdę przerosło najśmielsze oczekiwania i czeluści internetu, tak więc zaczynajmy. I wanna love you and treat you right. Jakiś czas temu jeden z Was widzów wysłał mi drobną wiadomość i na Facebooku, i na mailu: Michu, może przetestuj to. No i tak naprawdę trafiliśmy na tą piękną, uroczą damę. Kochani, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić alternatywne technologie oszczędzania energii w samochodzie. Różne są gusta. Nie będę wykorzystywał wizerunku, aby już nie nabijać popularności, dlatego że może ktoś to łyknie. Tak więc nasza rzeczona dama sprzedaje nam z ekranu trzy proste urządzenia, które mają oszczędzić paliwo w naszym samochodzie, dać mocy w samochodzie i przede wszystkim uzdrowić nasz cały samochód tak, aby, nie wiem, dodawał paliwo. Zacznijmy może po prostu od pierwszej rzeczy. Na pierwszy rzut chciałabym tutaj Wam zaprezentować kostkę, która się nazywa W-Cube. Nie będę tutaj wyjaśniać dokładnie, o co chodzi. Chodzi o to, że kostka porządkuje łańcuchy węglowodorowe w paliwie. To tak na drugi raz, jakbyście mieli burdel w łańcuchach wodorowych, to wiecie, do kogo się zgłosić. Tą kostkę nigdzie się nie instaluje. Tą kostkę wrzuca się w okolice baku samochodu i następnie zapomina się o niej. Czyli co, rzeczony W-Cube jest magicznym pudełeczkiem, który wrzucamy sobie... No, ja już rozumiem, że podpinaliśmy coś do zapalniczki i miało to dawać koni i redukować spalanie, no ale tutaj już idziemy czymś magicznym, tajemniczym. Ale jak to działa? I to działa naprawdę bardzo dobrze, ja to wypróbuję. No, możemy w pełni Pani zaufać. W oparciu o technologię również promieniowania. Woź sobie Czarnobyl w bagażniku. Niemniej jednak firma szczyci się wynikami badań i testów. Chyba koreańskich naukowców. Oficjalnie firma nic nie wspomina o oszczędnościach na paliwie. Dlaczego? Oczywiście wszyscy wiemy dlaczego. Oficjalnie w każdym takim urządzeniu, każdy producent, czy to był Fuel Shark, czy to były inne rzeczy, które testowałem, również nie wspomina o żadnych realnych korzyściach. Chociażby może dlatego ze względu na prawo, że jeżeli ktoś by stwierdził, zobaczcie te sprytne zabiegi, jakie były w chipboxach i tak dalej, tych tanich za 50 zł. Jeżeli daje nam od 1 do 20-30%, od 1%, czyli jeżeli daje już ten 1%, co jest granicą błędu pomiarowego, to już może dać, ale tutaj mamy realnie 20% zaoszczędzone, a tylko jedną kostkę wrzucamy do bagażnika. A co będzie, jak wrzucimy dwie kostki? Wynikami badań i testów, które przedstawiają, że dokładnie o 70 nawet procent, od 50 do 70% są mniejsze spaliny w wydychanym przez auto powietrzu. Co? Spaliny w wydychanym przez auto powietrzu. A, rzetelnie. Jak dokładnie to wygląda? Możecie znaleźć to na stronie internetowej. No i właśnie znalazłem na tej stronie internetowej. Słuchajcie, i to jest właśnie powód, dlaczego takie urządzenie nie zostanie nagrane do żadnej serii Hit czy Kit. Za 570 zł taką kosteczkę, to chyba trzeba być pierdolniętym, żeby sobie do bagażnika wrzucić, żeby ona coś komuś dała. Nie ma podanych żadnych wyników badań. Słyszymy o jakichś w ogóle promieniowaniach i porządkowaniu łańcuchów wodorowych, z którymi wiecznie każdy z nas ma burdel w baku. Po co o tym mówię? Może się zdarzyć sytuacja, że ktoś w ramach chęci oszczędności, z braku pieniędzy, połasi się kupić sobie takie urządzenie. Ja wiem, że z braku pieniędzy, ale 500 zł. Dobrze, z chęci zaoszczędzenia. I w tym momencie jaka Wasza mina będzie na stacji, kiedy będziecie tankowali i nie będzie tych 20%, ani 1%? Może przejdźmy do omówienia następnego urządzenia, które tak naprawdę w tym momencie powinno znaleźć się w serii, którą chyba już każdy z Was powinien pamiętać. Tak. Rzeczona archiwum Mixa.
jest urządzenie Magrava. Przepraszam, nie jestem zwolennikiem wolnej energii i w ogóle nie znam typa. Tak wygląda to urządzenie. Jest wtyczka do świecy samochodowej. Czyli musisz podnieść maskę, wyjąć przewód napięcia, tak zwaną fajkę i włożyć sobie to urządzenie tam. Ok, patrzmy dalej. Słuchajcie, jak wyglądało testowanie mojego Magrava w samochodzie? To wyglądało mniej więcej tak, że zostawiłam go w aucie, włączyłam do świecy i pomyślałam sobie, kurczę, nie sprawdzę teraz, sprawdzę następnego dnia rano. I wyobraźcie sobie, rano, jak odpaliłam samochód, to nie mogłam uwierzyć, co się dzieje. Odniosłam wrażenie, że jadę rakietą, a nie samochodem. Dalej. Mówię, wow, co się dzieje? Zawsze wiedziałam, że mam silnik GTI, ale nigdy tego tak nie odczuwałam. Okazuje się, że to urządzenie, jeszcze zanim zostało podłączone do... Znaczy tak, ono już było podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, ale nie, ta instalacja nie była uruchomiona w takim sensie, że po prostu auto nie chodziło i przez całą noc otoczyło się plazmą. W taki sposób i z taką konsekwencją, że finalnie okazało się, że natychmiast podziałał na samochód. W tym momencie powinienem chyba już wyłączyć ten cały film, nie? Nie, popatrzmy dalej. Razem byliśmy na warsztatach Magrava i mówię, Adam, nie uwierzysz, moje auto chodzi jak rakieta, co się stało? Ten Magrava działa? A on mówi do mnie, wiesz, no nie chciałem ci tego mówić, bo nie chciałem przesadzać, ale czekałem, aż sama przetestujesz. Dokładnie tak samo. Magrav, który działa na auto jak rakieta, w środku jest to cewka, kondensator, jest to pewien składnik. Przypadkowo dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik, związek X. No tutaj mamy różne ciekawe rzeczy, o których tutaj nie będę wspominać. No budowa urządzenia, powiem wam, też jest bardzo zaawansowana. Myślę, że może warto by to było sprawdzić, co? My będziemy takie urządzenia dostarczać wam. W gratisie. A że mam 4 cylindry, to biorę 4 takie urządzenia i podłączam po 4 świece. Yeah! Ja nie żartuję. Ja też nie żartuję. No dobra, mamy urządzenie, które otoczyło się plazmą. Mamy rakietę zamiast samochodu. I teraz, jakie daje nam to oszczędności? Jeśli chodzi o oszczędność paliwa, nie mogę się jeszcze na ten temat wypowiadać, ponieważ nie wiem. Nie wiem. Ponieważ zaczęłam go używać dopiero 2 dni temu. Zwracam honor, przepraszam. Natomiast zobaczcie, jak został dokonany pomiar i analiza, ile mogłoby to urządzenie nam zaoszczędzić w samochodzie. Jedno jest pewne, że mogę zbadać radiestezyjnie. Jak? Radiestezyjnie. Jeszcze raz. Aż musiałem się do Wikipedii kopnąć, zobaczyć, co to jest radiestezja. Według radiestezji to urządzenie powinno dać... Uwaga, będzie badanie. Na pewno 40% oszczędności na paliwie. Czyli można łatwo wywnioskować, że jeżeli kupię sobie WCube'a, podłączę sobie Magrava do samochodu, to przy 10 litrach spalania to zejdę do 4 litrów. Powiem wam, że zaczyna mnie to kusić. Nie, aparatura to nie jest skomplikowana, wygląda tak jak gówno. Trzeciego urządzenia wam nie pokażę, dlatego że trzecie urządzenie to jest instalacja HHO, która teoretycznie ma prawo działać, czyli z wody, wodór i podawany do silnika w jakimś stopniu, bo chcę to sprawdzić, będę testował w marcu. Skąd ten odcinek? Boję się, że istnieje grupa ludzi, która uwierzy i zaraz sobie Magravy zacznie składać, natomiast co to jest metoda wróżenia? Ja wiem, mamy w Polsce bardzo duże grono ludzi, którzy chcieliby wierzyć w to, że samochód mógłby jeździć na wodę, w to, że można oszczędzić to w jakiś sposób. Ja nie mówię, że się nie da. Natomiast jeżeli ktoś próbuje sprzedać nam tego typu produkty, nie mając żadnego zaplecza badań, nie mając żadnego zaplecza niczego, musimy uważać, bo tak, koszta, wbić się na minę, ja nawet nie chciałbym wiedzieć, co to robi, jak się wepnie to gdzieś tam we wtyczkę, tak, w gniazdko w samochodzie. Nie chciałbym tego bezpiecznika wymieniać, jakby nie daj Boże doszło do zwarcia. A jak ktoś by posłuchał i wpiąłby to w kabel od świecy, to życzę sukcesów. Chodzi o jedną rzecz. Po prostu ja wiem, że większość z was trzeźwo myśli, ale tacy ludzie są. Takich ludzi się słucha, takich ludzi się ogląda. Niestety, co za tym idzie, potem takim ludziom się wierzy. Stąd mamy czasami instalację pary wodnej do silnika podawanej,
która ma oszczędzać o 60-70%, a potem się okazuje, że owszem, jest to, ale jakiś tam malusieńki procent. Tak więc nie wierzcie zawsze w to, co oglądacie. Ja tego naprawdę nie będę testował na moim drugim kanale, bo szkoda mi wydać, kurwa, 600 zł na kostkę. No to już wolę sobie choinek zapachowych nakupować, pewnie będzie lepszy efekt. Tak więc jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapę w górę. I teraz mały komentarz odnośnie całej dramy z Sylwestrem Bardęgą. Oczywiście mój komentarz był pierwszym filmem, jaki powstał zaraz po emisji filmu pana Sylwestra. Z Sylwestrem rozmawialiśmy kupę czasu ze sobą na Facebooku i tak dalej. Nikt do mnie nie miał o to pretensji, wyraziłem swoją opinię na podstawie przedstawionych argumentów. A to, że kurwa potem wybuchła drama, taka, że po prostu ja pierdziu, no to już nie jest moja wina i nie uczestniczyłem w niej. Aczkolwiek większość tych małych, głupich ameb, która tu weszła, wpierdoliła łapkę w dół lub komentarz obrażający mnie i moją osobę, pomyślała sobie, typowy Polak, który chce się wybić na dramie. Kurwa, naprawdę, ja chcę się wybić, ja nie potrzebuję wybicia. Ten kanał stanowi dla mnie jakby pewną wolność wypowiadania słowa i nikt nie zmusza nikogo do oglądania go. Jeżeli mam ochotę wypowiedzieć się na jakikolwiek temat, to po prostu się na niego wypowiadam. I każdy ma swój gust. Gust jest jak dupa, każdy ma swoją. I nie podpisujcie mnie do jakiejś dramy, która potem wynikła, bo drama to są wycieczki personalne, a nie komentarz czyjegoś zachowania, tak? Tam było dużo wycieczek personalnych, stąd nie powstanie po uzgodnieniu właśnie z Sylwestrem drugi materiał, bo nie ma to najmniejszego sensu, bo wtedy on się rzeczywiście wepnie do tej dramy. A ci, co nie wiedzą, o co chodzi, naprawdę nie zagłębiajcie się, bo te czeluści internetu to was mogą pokonać, tak więc jeśli nie subskrybujesz, zostaw suba gdzieś tutaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wiem, miało być o legalizacji i będzie o legalizacji, tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.